Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj wreszcie przyjechaliśmy nad wodę, żeby rozpocząć zawodniczy czy zwykły wędkarski sezon 2021. Do tej pory nie miałem jeszcze okazji przygotować dla Was materiału z nadwody. No, wynika to z tego powodu, że u nas na południu Polski jeszcze do teraz na wodzie stojącej praktycznie wszędzie mamy dość grubą pokrywę lodową, kilkunastu centymetrową, więc wszystkie wody stojące tutaj w okolicy Tarnowa, pewnie w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, jeszcze nie dają szansy połowienia normalnie na feder. Natomiast na mniejszych rzekach czy na Wiśle mamy bardzo wysokie stany wody. Natomiast dzisiaj jesteśmy nad Dunajcem. Tutaj ta woda po powiedzmy tygodniu wstecz, gdzie była troszeczkę podniesiona, wraca do normy. W dalszym ciągu przypuszczam jest 30-40 cm wyższa od takich normalnych, średnich stanów. Jest jeszcze delikatnie trącona, ale ona w zasadzie już się wyczyściła. I przyjechaliśmy dzisiaj nagrać troszeczkę nietypowy film, przynajmniej dla nas. Będziemy dzisiaj łowić klenie. Ale będziemy łowić te klenie w taki bardzo, powiedziałbym, dynamiczny sposób. Nie będziemy łowić tak, jak to było do tej pory, że przyjeżdżamy nad wodę, staramy się wnęcić rybę i ją po prostu odławiać przez jakiś dłuższy czas, przez czas całej sesji. Natomiast dzisiaj jesteśmy nad Dunajcem i będziemy się starali nie znęcić ryby, a po prostu tą rybę znaleźć. Mamy przed sobą taki około kilometrowy odcinek rzeki, na którym mamy pozostałości starych umocnień brzegowych. To są po prostu główki, natomiast w tym momencie one są już dość mocno rozmyte, ale widać tutaj przede mną jakby charakterystyczny zarys tej główki. Tutaj mamy po prawej stronie główny nurt. Tutaj mamy przede mną jeszcze kawałek ostrogi. W tym momencie woda zaczyna nam delikatnie zakręcać. Robi się prąd wsteczny, zdecydowanie bardziej stagnująca woda. I to jest bardzo fajne miejsce, w którym możemy próbować łowić ryby teraz, na przedwiośniu. Tutaj ta woda zdecydowanie mniej płynie i te ryby po prostu tutaj naturalnie same z siebie występują. No i my spróbujemy się do tych ryb dobrać. Będziemy łowić, czy będziemy się starali łowić dzisiaj klenie. No to jest rzeka o charakterze podgórskim. Gatunki, które tutaj występują, to są typowo rzeczne ryby. Klenie, brzany, świnki, pojedyncze jazie. W każdym razie my będziemy się nastawiać dzisiaj na klenie. No i czas ku temu jest świetny, bo jeśli weźmiemy sobie jakby przekrój całego roku, to zdecydowanie największa szansa na złowienie dużego klenia to jest właśnie zima i przedwiośnie. A my będziemy łowić na klasyczny feder, przy czym naszą zanętą i przynętą będzie chleb. I za moment pokażę Wam, w jaki sposób przygotowuję sobie chleb do wędkowania, jak przygotowuję zestawy. Opowiem Wam o tym, jak nęcę. No i mam nadzieję, że po tym wstępnym nęceniu, jeśli nie tutaj, no na którejś kolejnej główce uda nam się złowić dzisiaj kilka fajnych kleni. Także może tyle tytułem wstępu. Teraz bierzemy się do roboty. No i ponieważ będziemy dzisiaj łowić dość aktywnie, no to starałem się, czy planując taki wyjazd, staram się do minimum ograniczyć ilość sprzętu, którą zabieram ze sobą. W taki sposób, żeby szybko przenosić się z jednego miejsca na drugie. Cały swój sprzęt mam skompletowany w wiaderku. Mam ze sobą jedną wędkę. Może zacznę od kija. Będę dzisiaj korzystał z troszeczkę dłuższego kija o długości 3,6 metra. Nie będę łowił daleko, natomiast tutaj jakby brzeg nie jest dość łatwy do holowania ryb. Dlatego na pewno lepiej sprawdzą się na tego typu łowiskach kije troszeczkę dłuższe. Generalnie my będziemy szukać tych kleni w takich nietypowych miejscach, bo
przyjmuje się, że zimą powinno się szukać ryb w jakichś takich spokojnych, głębokich miejscach, jakichś zastoiskach, gdzie te ryby mogą sobie spokojnie bytować. Natomiast my będziemy szukać tych kleni w miejscach troszeczkę płytszych. Dlatego, żeby mieć jakiś taki margines bezpieczeństwa, jeśli chodzi o hole ryb, no to ja zdecydowałem się dzisiaj na wybranie kija troszeczkę delikatniejszego, troszeczkę miększego, taki, który będzie, mam nadzieję, bardzo fajnie amortyzował odjazdy ryb. No i dlatego zdecydowałem się na kij Manta Ray Elite, 75 gramów ciężaru wyrzutowego. W tym momencie mam założoną dwuuncjową szczytówkę. No i do kija mam zapięty kołowrotek Manta Ray w rozmiarze 4000. Czyli tworzy to taki bardzo fajny, dość lekki zestaw. Teraz przewlokę sobie żyłkę przez przelotki, łowimy na zestaw żyłkowy. Generalnie łowiąc na chleb, jeśli już mamy branie klenia, to są tak mocne, tak agresywne brania, że nie ma możliwości, żeby to branie przegapić. Dodatkowo no chcę łowić takim zestawem, który będzie wybaczał trochę błędów, dlatego nie stosuję dzisiaj plecionki. Chcę, żeby ten zestaw był taki no, możliwie jak najbardziej elastyczny. Zaraz pokażę Wam resztę zestawu, natomiast teraz musicie mi dać chwilkę, żebym go sobie po prostu zbudował. Fajne w takim szybkim łowieniu, jakie dzisiaj będziemy uprawiać, jest to, że wszystko, co potrzebujemy, jest ograniczone do minimum. Praktycznie w tej sakiewce mam cały sprzęt, z którego będę dzisiaj korzystał. Mam tutaj żyłkę przyponową, garść koszyczków, koszyczki w rozmiarze od 20 do 50 gramów. Natomiast patrząc na to, jaki mamy tutaj dzisiaj uciąg, wydaje mi się, że te najmniejsze 20-gramowe koszyczki będą odpowiednie. No i mamy jakieś podstawowe akcesoria, czyli gumki do peletów, bicy do koszyczków, haczyki, stoperki, no i swivele. Jeśli chodzi o sam zestaw, to będzie klasyczny zestaw ze skrętką. Wiele razy go pokazywałem. No, robi się go w taki sposób, że zakładamy bica. Jeśli ktoś korzysta ze stoperków Flagmana, no to zakładamy je niebieskim oczkiem w górę. No, jeśli ten stoper założymy odwrotnie, no to łącznik założymy odwrotnie, no to po prostu nam się rozpadnie przy jednym z pierwszych rzutów. Później zakładamy sobie stoperek. To jest klasyczny zestaw ze skrętką. Wielokrotnie go już pokazywałem. Teraz zrobimy sobie skrętkę. Standardowo kręcimy tylko jedną ręką. Ta skrętka nie musi być jakoś bardzo długa. Chodzi o to, żeby była ona delikatnie dłuższa niż podstawa koszyka. Coś takiego w okolicy 10 cm. Raz, dwa. No i skrętkę mamy gotową. Teraz potrzebujemy łącznik, który pozwoli nam zamontować sobie przypony. Generalnie tutaj przy łowieniu na chleb te przypony są takim dość ważnym elementem zestawu. Stosuje się raczej przypony dość długie, natomiast w sytuacjach takich jak tutaj, gdzie będziemy łowić na granicy uciągu, na granicy nurtu, no to wtedy warto te przypony troszeczkę skracać. Ok, mamy łączniczek. Teraz założę sobie koszyk. Będę w ogóle dzisiaj łowił dwoma koszykami. Na początek zacznę od wędkowania koszyczkami troszeczkę mniejszymi, a później będę się przerzucał na koszyczki większe. Dlaczego, to opowiem Wam za moment, jak będziemy przygotowywać sobie zanętę, natomiast chciałem po prostu jakby zaznaczyć, że będziemy zmieniać sobie koszyczki w trakcie wędkowania. Ok, no i
Tu mamy zestaw, skrętka jest ładnie odprowadzona od koszyczka, więc jest to wszystko no, zgodnie ze sztuką federową. No i teraz przypony i haczyki. Generalnie mówiąc, na chleb korzysta się z dość dużych haczyków. Ja mam dzisiaj przygotowane super federy w rozmiarze 8 i 10, no i grand federy w rozmiarze 10 i 12. Będziemy, mam nadzieję, będziemy łowić troszkę większe ryby, więc po pierwsze sam haczyk musi być wykonany z grubszego drutu. On powinien być też no, wyraźnie mocniejszy i to musi być dość duży haczyk. Łowiąc na chleb, ten haczyk musi być dość duży, żeby no, po prostu skutecznie zacinać. Zwłaszcza jeśli się łowi na skórkę od chleba, a nie na miąższ, to ten haczyk powinien być wyraźnie większy, tak żeby grot wystawał poza przynętę. Duży haczyk. Duży haczyk, ale stosunkowo delikatna żyłka. Może nie jakaś ultra delikatna, bo to tutaj nie jest potrzebne. Stosuję żyłkę w granicy 0,12-0,13 mm. Przypony zrobimy mniej więcej na oko. W każdym razie, no powiedzmy, że będą miały w granicy 70-80 cm. Takiego. Ok. No i przypon mamy gotowy. Jego na razie nie zakładam na zestaw, bo musimy sobie znaleźć wstępnie łowisko. Ok, teraz pokażę Wam, co zabieram ze sobą na takie wyjście jak dzisiaj. Pamiętać trzeba o tym, że no, spędzimy pewnie większość dnia nad wodą. Nie będziemy wracać do samochodu, więc no, po prostu trzeba zabrać ze sobą wszystko, co będziecie potrzebować, ale jednocześnie nie może być tego za dużo. Więc trzeba dobrze sobie zaplanować, co będzie Wam potrzebne. Ja generalnie te wszystkie moje klamoty transportuję w wiaderku, tak żeby było mi najwygodniej. Mam małą kuwetkę. To jest kuwetka, w której ja rozrabiam sobie zanętę, czyli po prostu chleb. To pokażę Wam za moment. Mam oczywiście chleb. To jest chleb, który posłuży mi do nęcenia. To jest po prostu rozdrobniony blenderem świeży, pszenny chlebek tostowy. To jest mniej więcej pół opakowania. Mam pół opakowania na późniejsze nęcenie oraz no, na zakładanie na haczyk. No, takie jedno wędkowanie całodniowe, no, praktycznie bochenek chleba powinien wam wystarczyć. Oprócz tego mam także pieczywko Fluo. Ważne jest to, żeby to pieczywko było grube. Ja generalnie do łowienia kleni nie stosuję pieczywa drobnego. Akurat to pieczywo Timara jest bardzo fajne, no bo ma naprawdę bardzo grubą frakcję. To jest frakcja praktycznie no, paznokcia dorosłego faceta, więc to są takie 5, 6, 7 mm okruchy. Bardzo grube pieczywko, do tego tonące, więc że musi być tonące. Nie wszystkie pieczywka toną, to akurat bardzo fajnie tonie, także jest to bardzo ważne. No i coś, co pozwoli Wam przetrwać nad wodą. Ja mam tutaj małą kucheneczkę turystyczną, także pewnie później, gdzieś za kilka godzin, jak będziemy sobie siedzieć nad wodą, zrobimy się głodni, będziemy mogli sobie zrobić coś do jedzenia. No i to jest w zasadzie wszystko, co mam ze sobą. Mam też ręczniki, no to wiadomo, to jest nieodzowne, jeśli chodzi o,
owędkowanie. No i ten mały, ta mała sakiewka, w której mam w zasadzie wszystkie akcesoria, które są mi potrzebne do wędkowania. I tutaj w torbie mamy jeszcze termos. No i co? To tyle. Rozrabiamy zanętę. Nęcimy sobie łowisko i spróbujemy złowić jakiegoś klenia. No, w przygotowaniu zanęty nie ma żadnej filozofii. Generalnie łowiąc na feder, dość ważne jest to, żeby ta zanęta nie była zbyt mokra. Możecie mieć łowiska o różnym uciągu. Z powodzeniem można łowić w zimie klenie nawet na bardzo dużych uciągach, tak jak to robi na przykład Michał Dziepak w Opolu. Tam na Odrze wędkuje przy uciągach 120-150 gramów i nie ma żadnego problemu. Natomiast my dzisiaj będziemy łowić na granicy nurtu. Tutaj ten uciąg przy dnie będzie pewnie niewielki. No i chodzi o to, żeby ta konsystencja zanęty była taka, żeby ona pozwoliła nam się dosyć łatwo uwolnić z koszyka. Nie może być ta zanęta zbyt mocno przemoczona, żeby po prostu ta zanęta gdzieś tam nie wymyła nam się z koszyka w momencie, w którym on uderzy o wodę i prąd wyciągnie go gdzieś bardzo nisko. No my na feder łowimy stacjonarnie, czyli mniej więcej musimy skupić te ryby w miejscu, w którym będziemy sobie nęcić. No a tutaj z przygotowaniem chlebowej zanęty nie ma najmniejszego problemu, trzeba ją po prostu dowilżyć, złapać odpowiednią konsystencję. To ma być mniej więcej taka konsystencja jak zanęty. No i to się już mniej więcej klei, ale nie jest to przemoczone na papkę. Ten chlebek jeszcze sobie teraz wciągnie tą wodę. Delikatnie spuchnie. No i to jest towar, który będziemy dosypywać do koszyka przy wstępnym nęceniu. Dodamy sobie też tutaj troszeczkę grubszego pieczówka fluo. To jest generalnie taki dodatek, który zawsze pasuje klenią. Jest dość sporo tego pieczywka. Zwłaszcza w sytuacji, w której wędkujemy na wodzie, powiedzmy sobie, nie za klarownej. Ta woda teraz nie jest już taka trącona, jak było to 3 dni temu. Natomiast nie jest to jeszcze taki normalny letni kolor wody, więc taki dodatek kolorowych frakcji wydaje mi się bardzo fajnie zaznaczy nam nasze pole łowienia i jeśli będziemy mieli gdzieś te klenie w pobliżu, no to myślę, że one się zakręcą w okolicy naszego koszyka. No i ważne jest również to, że kiedy łowimy klenie, łowimy je w sposób dynamiczny. Na taką jedną miejscówkę, jaką mamy tutaj przed sobą, poświęcimy 20, może 30 minut. Jeśli nie będziemy mieli ryby, nie ma sensu tutaj czekać i kwitnąć, aż ona przypłynie. Lepiej szukać ich w innych miejscówkach. Jeśli chodzi o nęcenie wstępne, to zrobimy tak, że ja sobie teraz mniej więcej zaklipsuję odległość, na której będę łowił. O, coś takiego. Teraz poślę sobie tam jeden koszyczek, którym zanęcę sobie moje pole łowienia. Koszyczków tutaj nie jest głęboko, nie nabijamy jakoś specjalnie mocno. Po prostu zaznaczamy miejsce, w którym chcemy łowić. Mamy teraz 30-gramowy koszyczek i on w zasadzie stoi w miejscu, w którym podaliśmy zestaw. Łowimy na granicy nurtu. Ten nurt, on sam ustawi nam koszyczek no, w możliwie takim najbardziej optymalnym miejscu. Gdybyśmy próbowali łowić tutaj w tym dużym uciągu, no praktycznie nawet jakbyśmy 100 czy 150-gramowy koszyczek ustawili, to na pewno nie utrzymałby on się nam w tym uciągu. Na pewno byłby ściągnięty, dobity tutaj do brzegu, w miejsce, w którym sobie teraz łowimy. No i co więcej, w takim dużym nurcie raczej nie ma szans, żeby naturalnie klenie po prostu stały i cały czas z tym nurtem warczyły. One, jeśli będą tutaj na tym odcinku, no to będą się skupiać
właśnie tutaj, w tych miejscach, gdzie woda stagnuje, ma zdecydowanie mniejszą energię i te ryby po prostu mogą tutaj swobodnie czekać na pożywienie. Bez jakiegoś specjalnego wydatku energetycznego. Okej. No, tam, gdzie łowimy, jest w ogóle bardzo płytko. Myślę, że w tym momencie mamy tam około metr wody. I teraz zrobimy sobie, wydaje mi się, dość istotną rzecz, którą chciałem Wam pokazać. Przygotujemy sobie koszyk do wędkowania, bo wędkować będziemy większym koszyczkiem 28-gramowym i będziemy go nabijać już chlebkiem bezpośrednio z kromki. Nie namaczanym. On w tym momencie będzie miał nam zapracować z koszyczka. Po prostu puchnąc będzie się gdzieś tam uwalniał i będziemy mieli szansę cały czas nęcić te ryby. Natomiast ważne jest to, żeby jakoś zabezpieczyć dno naszego koszyczka, żeby ten chlebek, który tutaj naładujemy, on się nam z tego koszyczka nie uwalniał za szybko. Więc teraz to pokażę w zbliżeniu, więc po prostu sobie żyłką zabudowujemy dno koszyczka. No tam powiedzmy przekładamy żyłkę 4, 6, 8 razy. To jest patent, który sprzedał mi Michał Dziepak. On w taki sposób łowi na odrze. Z bardzo dobrymi wynikami. Ja to po prostu mu podkradłem. Zapożyczyłem. Natomiast wydaje mi się, że Michał akurat był pierwszą osobą, która pokazywała na wędkarskim YouTubie, jak łowi się na chlebek, więc wydaje mi się, że warto po prostu o tym w tym momencie wspomnieć, tym bardziej, że to chlebkowe łowienie, czy on łowi na bułkę, ono się stało naprawdę bardzo, bardzo popularne. No fajnie, bo to jest też taki okres, w którym możemy łowić te ryby, o które jest bardzo ciężko w pozostałych okresach roku. Okej. No i tu mamy taką siateczkę. Co nam ta siateczka daje? Ona nam daje to, że jeśli nabijemy koszyczek chlebem, zaraz zresztą to zrobimy, możemy tutaj użyć skórki, możemy tutaj użyć miąższ, nie jest to jakoś specjalnie ważne. Natomiast jeśli nabijemy sobie koszyczek chlebem, no to on nam się nie wymyje od razu z koszyczka, tylko będzie sukcesywnie tutaj się uwalniał z dna. Też nie można za mocno tego koszyczka nabić. Chodzi o to, że jeśli tego koszyczek nabijemy za mocno, gdy ten chleb dostanie wody, zrobi nam się tutaj klucha w koszu, no i będzie problem, żeby sobie ten chleb mógł swobodnie ten koszyczek opuszczać. Więc delikatnie przeszywamy dno, nabijamy z wyczuciem i taki koszyczek podajemy w łowisko. Teraz ostatnia rzecz, nim przejdziemy do wędkowania, przynęta. Możemy oczywiście założyć kawałek skórki od chleba bezpośrednio na haczyk. To jest w porządku rozwiązanie, natomiast łowiąc na skórkę bardzo często mamy chybione brania. No jest po prostu gorzej zaciąć tą rybę. No i ja również zapożyczyłem od Michała taki patent. Jeśli łowicie klenie, jazie, większe ryby, możemy urwać większy kawałek chlebka, delikatnie go sobie tutaj zagnieść. Możemy go sobie tutaj spęczkować. O, w ten sposób. Mamy w tej chwili chlebek, na który mamy założoną gumkę. To jest fajne rozwiązanie, bo w tym momencie ryby mogą na sobie podskubywać gdzieś tutaj miąższ. Natomiast i przez to, że mamy zastosowany miąższ, możemy mieć troszeczkę większą skuteczność zacięć. Natomiast gdybyśmy założyli miąższ bezpośrednio na haczyk, no to problemem byłoby to, że te klenie będą nam ten miąższ z haczyka ściągać. Natomiast
My robimy tak, że nie zaczepiamy za samą gumkę, po prostu wbijamy haczyk gdzieś tam do środka tego miąższu. Możemy go sobie tutaj jeszcze delikatnie obrobić na końcówce. No i mamy taką przynętę. I w tym momencie ryba, ciągnąc za naszą przynętę, nie ma szans ściągnąć chlebka z haczyka, no bo blokuje się na gumce. I to jest zasadnicza przewaga chlebka, który zakłada się na gumce w stosunku do skórki od chleba. Po prostu mamy lepszą skuteczność zacięć i ta przynęta nie spada nam z haczyka. Grot jest osłonięty, także jeśli ten klej gdzieś dziubnie nam ten chlebek, na pewno uda nam się go skutecznie zaciąć. Dobra, chyba tyle, jeśli chodzi o przygotowanie. Zaczynamy obławiać naszą pierwszą miejscówkę. Mamy zanęcone łowisko, wrzuciliśmy tam jeden koszyczek około 8 minut temu. No i teraz podajemy nasz zestaw w łowisko. Robimy sobie tutaj porządek. Siadamy na brzegu. No i czekamy. Generalnie łowiąc na chlebek, a tutaj nie ma potrzeby jakoś bardzo często ten zestaw przerzucać. Ja zostawiam go na 15-20 minut w wodzie. Też jest tak, że klenie są rybami bardzo płochliwymi. Teraz tutaj mieliśmy sporo komentarza, sporo pokazywania tego, jak przygotowuję zestaw, więc no byliśmy tutaj dość głośno. Może się tak zdarzyć, że nawet jeśli te ryby były tutaj w tym miejscu na główce, no to one się po prostu spłoszyły. Te ryby są bardzo płochliwe, zwłaszcza na takiej płytkiej wodzie jak tutaj. Na tą drugą główkę zejdziemy już sobie po cichu. Zanęcimy się tak jak teraz i spróbujemy z niej odłowić sobie rybę. W każdym razie, jeśli nie będzie brania tutaj przez około 15 minut, przerzucę jeszcze raz zestaw, zostawię go na może 5, może 10 minut. I jeśli w dalszym ciągu nie będzie żadnej reakcji ze strony ryb, no to idziemy dalej. No i w taki sposób obłowimy sobie tych kilkanaście główek, które tutaj są przed nami. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj trafić przynajmniej jednego klenia. To jest też takie miejsce, że jeśli trafimy tutaj klenia, to jest bardzo duża szansa, że to będzie fajna ryba. Tutaj potrafią się trafić klenie 50-60 cm, bardzo duże ryby. No ja mam nadzieję, że dzisiaj taką rybę właśnie trafimy. Wymienimy przynętę, nabijemy koszyczek. No tutaj wygląda też dość ciekawie ta główka, przede wszystkim ze względu na dużą ilość traw, które są tutaj zatopione. Fajne miejsce, takie wydaje się, że bardzo perspektywiczne. No, rzucimy tutaj mniej więcej na środek tej główki. Tym razem koszyczek załaduję taką bardziej chlebową papką. Nie ma tutaj żadnego uciągu, także żeby mi się ten chleb wymywał z koszyka, trzeba będzie użyć troszeczkę bardziej rzadkiej mieszanki chlebowej. Zobaczymy. W sumie widzę, że ta skórka wygląda, ten miąższ wygląda dalej całkiem fajnie, więc nie będziemy tutaj skombinować. Nabiję tylko koszyk.
ale niedobrze. Już mieliśmy się składać, w zasadzie miałem sprawdzać wędkę, czy zwijać wędkę, no i patrzcie, co się dzieje. Pusty haczyk, branie przestrzelone. Chciałem się przynieść na kolejną główkę, ale nie, zostaniemy tutaj. Może uda się dołowić tego klenia, który przed momentem nam pobrał przynętę, ale niestety przestrzeliłem branie. I żeby było śmiesznie, założyłem na haczyk skórkę. Po raz pierwszy dzisiaj nieco większą przynętę. I to jest właśnie problem ze skórką, że jest fajna, gruba, selektywna, natomiast często jest problem z zacięciem. Także no nic, zostaniemy tu jeszcze 15 minut i zobaczymy, czy uda się trafić teraz tą rybę. Ciekawe, czy jeszcze poprawi. Drugie cmoknięcie. No ale czekam na naprawdę mocne uderzenie. Tak, żeby ta ryba pewnie pobrała tą przynętę. Coś tam się dzieje. Równie dobrze może być tak, że te brania to niekoniecznie jest zasanie przynęte na haczyku. Te ryby mogą gdzieś tam też żerować po prostu w koszyku. Mogą uderzać w koszyk, mogą gdzieś tam wyciągać te grubsze kawałki skórki z koszyka. Ale coś się dzieje, także to jest na pewno na plus. Jest. Raz to mamy kloca i znowu to samo co wcześniej, w zasadzie już chciałem się, ale kopię, zbierać. O, to będzie niemały klenik. Ładnie walczy. Ale odjeżdża. Żeby się go tylko udało wyciągnąć. O, jak uwierzcie mi, że jeśli wyciągniemy tego klenia, no to będzie kloc. Jest na kiju, ale idzie cały czas mocno, bardzo mocno dnem. Ale będzie klucha. Coś tak czuję. No, pół metra. Ponad pół metra. Ładnie zapięty w górną wargę. Jeszcze nie daje za wygraną. Tak to jest, jak się nie zabiera podbieraka. Ale jest. W szóstym braniu dzisiaj. Wreszcie mamy pierwszą rybę i to jaką? Jest! Aha. Jest! Dobrych 50 cm. Piękna klucha. Po takiej rybki tutaj dzisiaj przyjechaliśmy. Ładnie zapięty. Także za momencik go sobie wypniemy. I zwrócimy rybce wolność. Zwróćcie uwagę, jakie klenicho. Super ryba.
Dobra, podchodzimy teraz do ostatniej dzisiaj główki. Nie zostało nam za wiele chlebka. Do tej pory obłowiliśmy chyba 6 główek. Pierwsze 4 nie dały żadnej rybki, żadnego brania. Na piątej było sporo brań. Miałem 5 brań, ale niestety żadnego nie zaciąłem. Na szóstej główce założyłem nieco większy haczyk. W pierwszym braniu złowiłem pięknego klenia. Kolejnego brania nie zaciąłem. I mam nadzieję, że uda nam się dołożyć jeszcze jedną rybkę na ostatniej główce. Wygląda bardzo fajnie, jest obszerna. Woda tutaj fajnie stagnuje, także jest szansa, żeby jeszcze tutaj dołowić kolejnego klenia. Także lecimy po cichutku nad wodę i spróbujemy coś podziałać z kleniami. Miejsce jest naprawdę, naprawdę mega fajne. Tutaj, przynajmniej w tej części, jakby na lewo od miejsca, gdzie siedzę, jest ewidentnie troszeczkę płytsza woda. Tutaj mamy jakąś gałąź, jakiś patek, który wystaje nam z wody, także wygląda na to, że tu jest płytko, a my znowu będziemy się starali podrzucić tak jakby na krawędź warkocza, kierując się na jakby szczyt sąsiedniej główki. Dobra. Jest. Kolejny fajny, prawdopodobnie klenik. I tak jak wam mówiłem, to jest ta ostatnia główka, którą koniecznie chciałem obłowić. Ona wydała mi się mega, mega atrakcyjna. I faktycznie, mocne branie, gdzieś po 15, może 20 minutach. Mamy kolejną fajną rybę na kiju. Ja sobie tutaj trochę zrobię miejsca. Nie mam podbieraka, niestety, ale może uda się ją gdzieś tutaj podebrać pod nogami. O, ciężkie miejsce do ogarnięcia się. Gdzie ta ryba jest? Tutaj. Też nie będzie ją łatwo wyholować, bo jest bardzo dużo tutaj tych traw. Jest, ryba jest na pewno na kiju, ale czuję, że przejeżdża przez jakieś zarośla. Super. To też będzie na pewno ładny klenik. Dobra, ryba jest już przy brzegu. Zaraz zobaczymy, jak głęboko jest tutaj. Czy wystarczy mi gumiaków? O, nie ma szans. Nie ma szans, żeby wejść tutaj do wody. Zobaczymy, ile tutaj jest tej wody pod nogami. Akurat tu pod brzegiem mam dziurę, ale tutaj trochę dalej mogę stanąć. Może się nie zapadnę. Dobra. Jakoś tutaj siedzę, ale ładny. Chyba większy niż poprzednio. Ale tu jest rzeźnia z tymi krzakami. Chyba nie. Jeszcze właśnie po to się też przydaje trochę dłuższa wędka, żeby jakoś tu przymanewrować takiej dziczy. O, jest wpięty tak. Powiedziałbym ino. Nie mogę go objąć. Jest. Udało się. Ale klenik. Patrzcie. No. Także to jest piękne zakończenie dzisiejszego dnia. To też jest dobrze ponad, myślę, 50-centymetrowa rybka. Zaraz ją tutaj wyczepimy, może uda się jakieś zdjęcie pamiątkowe wykonać. Rybka jest wpięta idealnie.
w boczną wargę. Ale nie no, z tak zapiętą rybą nie byłoby problemów z holem. Zobaczcie. Taki klenik. Piękna ryba. Na zakończenie dzisiejszego dnia warto czasami wędkować do końca. Właśnie, żeby zostać nagrodzonym w taki sposób jak tutaj. Piękna ryba. Dobra, ostatnie garstki chlebka, podajemy zestaw włowisko, poczekamy być może na ostatnie branie, ale tak czy siak spróbujemy też podsumować to dzisiejsze wędkowanie. Ok, zestaw mamy w wodzie. Główeczka bardzo perspektywiczna, okoliczności przyrody niesamowite, słońce chylące się ku zachodowi, miękkie światło, no i całkowita wędkarska petarda dla mnie. Po raz kolejny poczułem się mniej więcej tak, jak kończyłem swoją karierę tyczkową i przesiadałem się na federa. Wtedy miałem takie odczucie, że wszystkiego jest mniej, wszystko się robi szybciej, łatwiej, nie mamy tak dużej ilości klamotów, jak przy łowieniu spławikowym. No i dzisiaj łowiąc, czy mając ze sobą jedną wędkę, jedną podpórkę, wiadereczko, worek chleba tostowego, mały pojemnik z podstawowymi akcesoriami, poczułem się podobnie. Tym bardziej, że mieliśmy dzisiaj kontakt z dwiema naprawdę bardzo dużymi rybami, ale może o tym za moment. Natomiast teraz postaram się Wam opowiedzieć, jak wyglądało to dzisiejsze wędkowanie i co było dzisiaj ważne. Na pewno bardzo ważnym elementem była lokalizacja ryby. Przełowiliśmy dzisiaj chyba siedem główek i brania mieliśmy na trzech z nich, przy czym na dwóch udało się te ryby odłowić, natomiast na jednym miałem pięć brań i tych pięć brań przestrzeliłem. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim zawiódł wybór haka. Nie chodzi o konkretny model, chodzi o wielkość. Korzystając z haczyka numer 10, ten haczyk był po prostu zdecydowanie za mały. Gdzieś ta ryba, mając do dyspozycji naprawdę bardzo duży kąsek, jakoś wydaje mi się, że pobierała go w taki sposób, że no nie dało się tym haczykiem w rozmiarze 10 skutecznie tych ryb zacinać. Po zmianie na ósemkę udało mi się te ryby wciąć. Za każdym razem, kiedy zbliżaliśmy się do nowej główki, kiedy podawałem zestaw w łowisko, było tak, że przez pierwszych 15 minut generalnie miałem ciszę. Wygląda na to, że łowiąc na takim łowisku jak tutaj, czyli generalnie dość płytkim, w miejscach, gdzie woda ma metr, 1,20 m, ten zestaw musi być maksymalnie jak najbardziej odchudzony. I w dalszej części mojego dzisiejszego wędkowania zdecydowałem się zrezygnować z koszyka w rozmiarze medium i łowiłem plastikowym koszykiem w rozmiarze small o gramaturze 21 gramów. Ten koszyczek nie był niczym blokowany. Napełniałem go takimi okruchami chlebka tostowego, skórkami, miąższem. No i w ten sposób wędkowałem. Zazwyczaj na tych główkach, na których miałem branie, w zasadzie po podaniu zestawu w łowisko, jeśli te ryby były, no to branie było mniej więcej po 15-20 minutach. Później starałem się jeszcze raz podać zestaw w łowisko, jeśli miałem już jakąś sygnalizację, jakieś potrącenie. I na każdej z tych główek miałem powtórne branie lub jakieś tam zainteresowanie się rybą. Wygląda na to, że jeśli trafimy już w miejsce, gdzie te ryby są, no to spokojnie można z takiego miejsca, jeśli nie odłowić, to przynajmniej mieć
powtórzone branie. Także to jest dość istotna sprawa. No i w praktyce wyglądało to tak, że jeśli przez 20 minut nie miałem brania, nie było sensu kwitnąć dalej na tej główce, można było ją zmieniać. Wracając tutaj z nadwody, mam naprawdę całą masę ciekawych przemyśleń na temat tego, co można by było tutaj poprawić w tym wędkowaniu i przyjedziemy tutaj, wydaje mi się, może pojutrze i spróbujemy jeszcze raz dobrać się do tych kleni. Wydaje mi się, że na pewno z lepszym efektem. Być może brań nie będzie więcej, ale wydaje mi się, że poprawimy naszą skuteczność. Wydaje mi się też, że wiem, jak szukać, jak lokalizować te ryby, bo jest tutaj taki schemat, który się powtórzył na kilku główkach, ale o tym opowiem Wam w następnym filmie. No i cóż, na dzisiaj to tyle. Jeśli podobał Wam się ten film, trochę inny niż wszystkie inne na naszym kanale, no to zostawcie pod nim lajka. Jeśli macie jakieś pytania do tego mojego dzisiejszego wędkowania, nie krępujcie się, piszcie o nich w komentarzach pod filmem. Ja postaram się na nie odpowiedzieć najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, no to zostawcie na nim suba, tak żeby być na bieżąco z naszymi nowymi filmami. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!